A tymczasem znalazłem grzybek. Serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad przede mną. Pogoda nie jest zbyt pewna dzisiaj, ale chcę zaryzykować. Jestem już na polu. Pierwszy fancik i kawałek łuseczki. A teraz wyszła pierwsza monetka, 20 groszy z PRL-u. A teraz wyszła kolejna moneta, 2 złote z PRL-u. A teraz znalazłem guziczek, prusaczek, nawet uszko jest. Jest i pierwsza dzisiaj kuleczka ze szrapnelka. A tymczasem trafiłem kopiejeczkę. Stan dosyć ładny. Proszę bardzo. Taka oto monetka. Słoneczko dzisiaj pięknie świeci. Wczoraj miałem jechać na wykopki, ale coś mi wypadło, więc dzisiaj się wybrałem i to był dobry wybór, bo dzisiaj jest lepsza pogoda. Przyszła wiosna i wychodzą takie małe grzyby. A ten jest akurat z carskiej, prawdopodobnie 76. Mam coś ciekawego. Ciekawe, co to mogło być? Jakiś guzik? Jakby materiał mosiąc. Mam i kolejny kawałeczek zapalnika. Materiał mosiąc. Pójdzie do skrzyneczki. Na złom. Trafiłem kolejny kawałeczek zapalnika. A teraz trafiłem taką oto łuseczkę. A tymczasem znalazłem grzybek. Tylko patrzcie jaki. Taki mega. O kurczę, takiego jeszcze nie trafiłem. To też musiał być jakiś większy kaliber, 120 może, coś większego, ale takiego jeszcze nigdy nie widziałem nawet. Może gdzieś na forum jakimś. Takie coś, w środku pusty. Tutaj mosiąc. I zegar, a tutaj stalowa kopuła taka, zapewne tutaj gdzieś jest gwint. Taki fancior dzisiaj wyszedł, no trochę waży, to będzie najlepszy grzyb, największy w kolekcji. Sezon dobrze się zapowiada w tym roku. Mam monetkę, tak mi się wydaje, że to będą kopiejki. I to chyba 3. Tak, 3 kopiejki, 1897 rok. Stan nie za super, ale są. Kolejna monetka dzisiaj. O, fajne wykopki. Nie spodziewałem się. Mam i kolejną łuseczkę. Jak widać, wystrzelona jest. Mam i kolejną łuseczkę, tym razem taki wygięty mauzerek. I jest pierwszy dzisiaj czubeczek. Mam i kolejny kawałeczek zapalnika, dosyć spory. Materiał mosiąc, jak zwykle. Aluminiowe rzadziej się trafiają. A ten pójdzie do skrzyneczki. Wczoraj byłem na złomie. Takie odłamki, kawałki zapalników, łuski jakieś takie rozwalone. Zawiozłem. No i wyszło ponad 200 zł na paliwo, na kolejne wyjazdy. A teraz zrobiłem sobie małą przerwę na obiad. Dzisiaj wziąłem sobie flaczki
żeby zjeść coś ciepłego, bo kanapkami to w górach się przejadłem. 2 miesiące jechałem na kanapkach i mam dosyć kanapek, więc dzisiaj będą flaczki na wykopkach. Tak jedząc obiad, rozmyślam o tym wielkim zapalniku. Ja już chyba wiem, co to jest, bo podczas szukania informacji o tej wielkiej szklanie ja widziałem już taki zapalnik i już wiem, co to jest. Tak mniej więcej. Na pewno to nie będzie ruski zapalnik, tylko tak mi się wydaje, że jakiś Austriak i kaliber prawdopodobnie 150 mm, ale to na 100% sprawdzę w domu, ale na 99% mogę powiedzieć, że to będzie coś takiego. A teraz trafiłem kawałeczek pierścienia wiodącego. Znalazłem kolejną monetkę. Ciekawe, co to jest. Za wiele to nie widać na tej monecie. Coś z tej strony widać, ale też nie za dużo. Dobra, na podsumowaniu może uda się rozszyfrować, co za moneta, ale wielkością taka dosyć spora, jak współczesne 5 zł. Pole skończone, ale jeszcze jest czas, żeby dzisiaj pochodzić, więc zrobię sobie kolejną przerwę i przeniosę się na kolejną działeczkę tutaj w Maruszu. Jestem już na drugim polu. Przeniosłem się bliżej rzeki Bug do Ukrainy. Mam jakieś 100 metrów. I zobaczymy, co ta działeczka fajnie wyglądająca mi dzisiaj da. I jest pierwsza monetka na tym polu. Jakieś 25 metrów od granicy. Co to za moneta? 5 kopiejek. Sądząc po wielkości. A rocznik 1800. A dalej zaklejone. Ale może na podsumowaniu wam powiem. Stan tej monetki taki średni. Bez szału, ale coś widać na niej. A tymczasem znalazłem łódeczkę z Mauserka. Mam kolejną monetkę. Tym razem wyszło 20 groszy z drugiej RP. Zazwyczaj one słabo się zachowują, ale ta nadzwyczaj dobrze. Proszę bardzo. Znalazłem monetkę, ale niestety nic na niej nie widać. Może po umyciu coś się pojawi, ale póki co. A tymczasem znalazłem boratyneczkę. Proszę bardzo. Teraz trafiłem łuseczkę z Mauserka. Leżała sobie tutaj na ziemi po prostu. I znalazłem kolejną monetkę. Ciekawy jestem, co to za moneta. Też stan nie za super. Nie mam pojęcia, co to mogło być. A zielony krążek jakiś. Mam i kolejną boratyneczkę. I mam boratynkę numer 3. Patrzcie, co znalazłem. Jakaś obrączka. Zapewne jakaś mosiężna. A teraz znalazłem 2 kopiejki 1875. Stan dosyć ładny. Mam kolejną monetkę. Możliwe, że to będzie kolejna boratyneczka. Ale stan jej jest bardzo słaby. I mam kolejną boratyneczkę. Stan bardzo słaby. 6 długości pola zrobione. Przy kolejnym wypadzie mam nadzieję, że uda mi się skończyć to pole. Dobra, zawijam do domu.
Jestem już w domu, a to są śmieci z tego wypadu. Sporo tego było tym razem. I zapraszam na podsumowanie. Witam wszystkich na podsumowaniu. To są efekty mojego wypadu. Jak widzicie, w ciągu tego dnia na tych dwóch działeczkach udało się troszeczkę pokopać. I zaczynamy od lewej strony. Jakiś złom mosiężny, łuseczki karabinowe, łódka nabojowa od Mauserka. Co tam dalej? Od góry zapalnik, tak zwany cycek, załóżmy z takiego kompletu. Taki kawałek zapalnika, w całości wygląda on mniej więcej tak. To jest jeden wzór Hazeta ze stalową, tutaj końcówką ze stalowym czubkiem. A tak wygląda taki Hazet cały mosiężny. Proszę bardzo. Co tam jeszcze? Kawałki pierścieni wiodących. Tutaj jakiś kawałek pierścienia od zapalnika. Tutaj jakiś taki krążek, nie wiem od jakiego modelu zapału to jest, ale na pewno kiedyś sprawdzę dokładniej, bo nie mogłem tego znaleźć. Pierścień wiodący, taki większy, kuleczki ze szrapnelków. Co tam dalej? Czubek, obrączka, niestety mosiężna, guzik, prusak. To coś, nie jestem pewny, czy to jest guzik, czy jakiś papiak, nie mam pojęcia, ale mi to bliżej bardziej pasuje do papiaka jak do guzika. Kawałek ołowiu, taki zwykły guziczek. Co tam dalej mamy? Z monet wszystkie udało mi się rozszyfrować poza tą monetą, nadal nie wiem co to jest. I lecimy monetki, 5 kopiejek, 3 kopiejki, 2 kopiejki, 1 kopiejka, 2 monety z PRL-u, 2 złote, 20 groszy. Dalej monetki, 3 grosze, 1811 rok. To jest dosyć fajna monetka, tylko że stan bardzo słaby. 20 groszy z drugiej RP. A ta monetka, na której praktycznie nic nie widać, z tej strony pojawił się po umyciu taki orzełek carski. Stawiam, że to jest 10 groszy, 1840 rok. Ale stan, jak widać, bardzo, bardzo słabiutki. I na sam koniec tych drobniejszych rzeczy, 5 borotyneczek, stany różne, ale generalnie bardzo, bardzo słabe. I na sam koniec fan dnia, czyli ten kielich z zapalnikiem. Ten kielich z zapałem pochodzi od austro-węgierskiego szrapnela 150 mm, a ten zapał ma symbol M12A. I powiem wam, że pierwszy raz taki zapalnik sam znalazłem, a nie mówiąc już o tym, że trafił się z całym kielichem. Wstawiam wam tutaj zdjęcie jakieś w internecie znalezione, jak wygląda wyczyszczony taki kielich z zapałem i jak wygląda szklanka. Może kiedyś szklankę do niego znajdę. Mam nadzieję, życie długie, to może jeszcze gdzieś się wychodzi taką szklaneczkę. Zobaczymy. No i takie to były wykopki. Sporo fantów, dzień był długi, pogoda ładna i trochę się pokopało. Pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do was. Cześć!